Siemaneczko kochani, dzisiaj otwieramy kalendarz The Body Shop, jest to wersja mała, ponieważ The Body Shop ma trzy wersje, jest wersja mała, średnia i duża. Więc mam nadzieję, że trochę mi się z tej małej pieniążków odda, ponieważ kosztowała aż 299 zł. Mam nadzieję, że będą tam dosyć spore produkty i produkty, które będę mogła wykorzystać później. Więc zaczynajmy, otwierajmy kalendarze, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Bardzo mi będzie miło i nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. A teraz przejdźmy do otwierania. A więc kochani, zacznijmy od tego, że po otworzeniu kalendarza mamy pudełeczka w środku, tak wygląda, i warstwa wierzchnia, która była jakby zakryciem tego, tworzy taki fajny obrazek trójwymiarowy, który widzicie właśnie tutaj. Są tutaj takie, można to sobie tak rozstawić. Ale ja jestem wielkim lamusem i nie wiem, jak ja mam to postawić i gdzie ja mam to postawić. Niby to ma nóżki, niby to nie ma nóżek, te nóżki się rozchodzą. Nie wiem, czy to gdzieś się wczepia, więc po prostu odłóżmy to sobie na bok i otwórzmy sam kalendarz. Ale jeśli chodzi o to, to bardzo, bardzo fajne. Może jak Jacek przyjedzie, to jakoś to rozkmini, no ja nie ogarniam, więc... Przejdźmy do samego otwierania kalendarza. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne. Bardzo ładny design. Bardzo ładne rysuneczki na tych pudełeczkach. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Przez chwilę się zastanowiłam, tak spojrzałam. Mówię, aha, to był kalendarz tylko z 11 okienkami. Po czym okazało się, że te pudełka mają pod spodem kolejne numerki, więc spokojnie, wszystko jest ok, nie? Jakby co? Więc zacznijmy otwieranie, bo ja już nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że kamera jest git. Jeszcze kilka poprawek kamery, bo tutaj mi cały czas coś nie pasuje. No okej, mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. I zaczynamy, bo ja już nie mogę doczekać. Już normalnie jestem cała mokra od tego przygotowywania tutaj ustawienia. Nie ma Jacka, więc... Trochę jest mi ciężej to ustawiać. Jacek zawsze pomoże. Dobra, zaczynamy. Jedyneczka. Już sobie ją oblukałam. Pudełeczko, jak widać, na mnie spada na dół. Jedyneczka z takim ładnym wzoreczkiem pudełeczka. Tutaj oczywiście mamy opis świąteczny. Z drugiej strony w innym języku. Tutaj mamy po angielsku, a tutaj chyba mamy po, nie wiem... hiszpańsku, coś takiego, więc otwieramy, już nie czekamy i nie mam swojego koszyczka, ponieważ po dużej ilości rzeczy w ostatnich odcinkach koszyczek został wykorzystany, więc po prostu będę sobie to tutaj odkładać. I w okienku numer 1 mamy krem do rąk o zapachu truskawkowym, bardzo fajnie, mój ulubiony zapach, smak. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. I jest tutaj 30 ml, było widać na dole. Nie wiem, co jest z zoomem. Chyba światło mam za duże, ale okej. Odkładam. Jedziemy z dwójeczką. Ciekawe, czy te kartoniki mnie wszystkie nie posypią, jak ja zacznę to wyciągać. Może trzeba było to robić na leżąco, ale... No cóż, dwójeczka ciężka. Oczywiście opisiki są. Możecie sobie przetłumaczyć, jeśli chcecie. I tutaj mamy żel pod prysznic o zapachu róży, czyli ich taki znany produkt. I jest tutaj 60 ml. Spoczko. Sobie będę układać tutaj z boku te pudełeczka. Może nawet zobaczycie. Trójeczka jest tutaj na dole. Ciekawe, kiedy mi to wszystko rypnie się. Trójeczka, no nawet taka ciężka troszkę. Tutaj macie opis po angielsku. Tutaj macie po innemu. I otwieramy. A w trójeczce pewnie to tak pachniało. Na pewno. Kula do kąpieli grejpfrutowa.
No oczywiście, że ona tak pachniała. Cały karton tym pachniał. Super. Uwielbiam kulę do kąpieli. Czwóreczka bardzo duża, obrębniasta. I leciuśka. Nie, jakaś gumka znowu, coś. Tutaj oczywiście opisik. Tu nic nie ma. Oczywiście takie kartoniki można wykorzystać ponownie. Ja na pewno komuś je oddam, jeśli komuś się przydadzą. Oh no, oh no, 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 no. Oh no. Jest to myjka. Troszkę taka inna, troszkę taka bawełniana. No ale 300 zł i myjka. No trudno, nie będę narzekać. Miejmy nadzieję, że to jest jeden taki przypadek. Piąteczka. Teraz będzie bum, 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 bum. Wszystko na dół. Siódemka mi wypadła. Dobra, jeszcze stoi. A więc piąteczka tutaj z taką budką telefoniczną, przypuszczam. Opisiki oczywiście są. Z tyłu tylko. Super są te pudełka, naprawdę mi się podobają. Coś dosyć ciężkiego. I mamy tutaj masło do ciała o zapachu mango. Jest ono wegańskie, 50 ml, duże opakowanie dosyć. Super, na pewno spróbuję, uwielbiam wszelkie masła, balsamy, jogurty, olejki do ciała, wszystko uwielbiam. Na pewno wykorzystam, to jestem bardzo zadowolona z tego produktu. To była piątka, teraz szóstka. Szóstkę mamy tutaj. Hops. I mamy tutaj piękne pierniczki. Oczywiście opisy. I też jest dosyć ciężka. Mamy tu pewnie kolejny żel. Nie, nie jest to żel. Jest to bananowy szampon. Szampan chciałam powiedzieć. Bananowy szampon do włosów normalnych, czyli nie do moich, ale i taki zużyję. 60 ml. Jestem ciekawa, jak pachnie. Muszę sprawdzić. No normalnie jakbyście tam banana włożyli. Super. Ciekawe, czy będzie odżywka też. Siódemeczka. I tutaj muszę troszkę hops na dół zrobić. To mi wszystko spadnie. Siódemeczka, cukieraski, nutka. Bardzo ładne te opakowania. Może komuś się przydadzą, może ktoś się zgłosi. Ja zostawiam na razie kalendarze do kolejnego filmu. A tutaj mamy. Mamy tutaj. Samo muszę przeczytać. Jest to chyba balsam do ust. Tak, jest to taki balsamik do ust o zapachu watermelon. Super, ja lubię takie rzeczy owocowe. Do kieszonki, do torebeczki, jak najbardziej. Fajnie. I to jest oczywiście pełnowymiarowy produkt, przypuszczam. Ósemeczka. Ósemeczkę mamy tutaj latawiec z papieru. Tutaj jeden opisik, tutaj drugi i dosyć ciężkie. I mamy tutaj żel pod prysznic o zapachu grejpfruta. Fajnie, takim myślę, że będzie orzeźwiający, super. Podoba mi się to. I 60 ml. Zaraz wieża się zawali, tylko to ruszę. Zobaczycie, na pewno będzie lecieć. To była ósemka, to teraz dziewiątka. Tutaj mamy jakąś torbę z zakupami na dziewiątce. I otwieramy i mamy tutaj kolejny krem do rąk. Tym razem jest to jakiś proteinowy z mlekiem, z migdała i miodem. 30 ml, czyli tak jak poprzedni. Kremy do rąk, no już mam taki zapas, że chyba trzeba będzie komuś dać taki kremik. Dziesiąteczka. Tutaj mamy prezenciki. Opis. Czyżby to kolejny? I mamy tutaj shower cream tym razem, czyli krem pod prysznic. O zapachu kokosa, czyli też bardzo lubię. Miałam już kiedyś, korzystałam, super. Jest 60 ml, tak jak poprzednie buteleczki. Jedenastka.
bardziej ciężka, chyba mi się wydaje. Kolejny opisik, tutaj jakieś tabliczki z serduszkami. Może mi się wydawało, taka sama buteleczka. I mamy tutaj zielona herbata do mycia twarzy, z tego co ja tutaj czytam. Fajnie, coś wypróbować nowego. Chociaż ja na razie testuję inny produkt, więc nie wiem, czy na razie będę korzystać z tego. Oczywiście po polsku nie ma, a że nie ma Jacka, nie mam drugiego telefonu do tłumaczenia, ale mam nadzieję, że dobrze Wam powiedziałam, a jeśli nie, no to Jacek doda opis. Fajnie, jak na razie jest dużo tych produktów, jestem zadowolona. Zwłaszcza, że te produkty wcale nie są takie tanie u nich, pełnowymiarowa. Tu można spróbować więcej ich produktów. Dwunasteczka, ostatnia z tej warstwy i lekka, muszę Wam powiedzieć. Tutaj mamy takie okna z choinką. Tutaj mamy jeden opis i drugi. Ale lekka, ale wcale nie jakaś tam niemiła. Mamy tutaj maseczkę z witaminą C, rozświetlającą, 15-minutową, super, fajnie. Nie miałam jeszcze nigdy maseczki z The Body Shop, więc fajnie coś spróbować. No i za nami już pierwsza warstwa. Jeśli Wam podobają się takie filmy z otwieraniem kalendarzy adwentowych, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i koniecznie wciśnijcie przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Na TikToku niedługo będę dodawała właśnie fajny film z testu pewnego produktu, który już widziałam na TikToku. Ale teraz do kalendarza adwentowego przechodzimy, 13. I tutaj boję się, że mi się zawali tamto wszystko. Dobra, mam. Tutaj na 13 mamy jakiś taki, wygląda to jak skrzynka pocztowa na listy, mam nadzieję, że się nie mylę. I oczywiście tutaj nawiązane, myślę, że to są do rysunków teksty, z tego co ja rozumiem. I w 13 mamy kolejną kulę do kąpieli, tym razem kokosową, fajnie, ja uwielbiam. Teraz mam tyle tych produktów do kąpieli, że jak idę się kąpać, to nie wiem w czym. Po prostu mam dylemat. 14. No i tutaj już na pewno nam się zawali ta nasza wieża, jak ja to wyjmę. Stój, nie leć, nie! Wiecie co, ja to tak... Może ja ściągnę te niżej. Ja się boję, że to się wszystko zwali. Dobra. 14, bardzo ciężka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam tutaj okienko. I 14, nie myliłam się, bardzo ciężko. Jest to mydło o zapachu kokosa. Ja już miałam kiedyś to mydło. Jest bardzo fajne, ale najczęściej używałam je do czyszczenia pędzli, ponieważ ja wolę mydła w płynie, ale spoko, ono też jest fajne i jest pełnowymiarowe przede wszystkim. Ale pachnie, ale mam zapachów teraz tutaj pod nosem, zaraz zacznę kichać. 15. Na 15 mamy tutaj takie małe choinki w doniczce z prezentami. Pisy i otwieranko. I mamy tutaj kolejny żel pod prysznic, tym razem truskawkowy, super, 60 ml, super, tak jak mówiłam, truskaweczki, to my lubimy. Mieliśmy 15, teraz 16, 16 jest gdzieś tam zakopana na samym dole, więc znowu tutaj akcja wyciąganie. No nie, wiecie co, ja sobie troszkę je ściągam. Już tutaj 16 i mamy tutaj taki megafon, mikrofon chciałam powiedzieć. I w 16 mamy odżywkę do naszego zestawu szamponu. Teraz mamy odżywkę bananową. Super, to się na pewno zużyje, to się nie zmarnuje nic. Teraz już nie muszę robić zakupów kosmetycznych przez najbliższy rok. 16, 17 i mamy tutaj gitarę na 17. Lżejsza na pewno.
I mamy kolejną kulę do kąpieli. Tym razem jest to moringa. Pachnie, pachnie tak jak jakaś limonka czy coś takiego. Fajnie. Trzecia. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba po 5 zł jakoś są te kule w body shopie. Dobra, tu już mi się zawali. Zawali mi się wszystko wszędzie. 17, 18 to tu już na pewno mi się zawali. Hops. Bardzo, bardzo leciutka. I tutaj mamy kwiatki. Mamy opisik. Bardzo, bardzo leciutka. Co my tu mamy? Serio? Body shop, serio? W kalendarzu za 300 zł, serio? Ja rozumiem, że tych kosmetyków jest dużo, ale serio? Bez komentarza. 19 musi być za tym. Na 19 mamy narysowane koszuleczki świąteczne, swetereczki. Ciężkiego. Jakiś kremik. Jest to scrub do ciała. Peeling. O zapachu różanym. Smaku chciałam powiedzieć. I mamy tutaj 50 ml, więc jest to dosyć duże opakowanie. Nie wiem, czy już mówiłam na jakimś z filmów. Ja nie przepadam za peelingami do ciała, ale za to Jacek chętnie se weźmie. Dobrze, to tutaj mamy 20. Już zostało nam bardzo mało okienek. I tutaj mamy takie roślinki w toniczkach. I mamy kolejny krem do rąk. 30 ml, tym razem grejpfrutowy. Czyli mamy już 3 kremy do rąk. 21. I mamy tutaj skarpeciory. I 21 mamy tą samą serię co poprzednio, czyli migdał i miód. Shower cream. A co wtedy mieliśmy z migdałem i z miodem? A, mieliśmy krem do rąk. Myślę, że to jest jakaś chyba ich nowa seria, bo tego akurat nie widziałam. Nie wiem, czy to jest specjalnie na święta zrobione. Ja sobie tutaj ustawiam u góry już pudełeczka, więc wy nie widzicie, bo one są tutaj u góry. To było 21, teraz 22, które cały czas chce się nam przewrócić i jest bardzo lekkie znowu. I mamy tutaj kotka i pieska w świątecznych nastrojach. Tutaj mamy nasze psiki. Ale lekka maseczka z witaminą E. 15-minutowa, super, ja maseczki jak najbardziej, wiecie o tym bardzo dobrze. I zostało nam tylko dwa okienka, już cały kalendarz będzie otwarty. No to jedziemy, 23, ja jestem ciekawa, co nam na święta dali. Tutaj jest dosyć ciężkie, pewnie znowu jakiś żel pod prysznic. Tak czuję. Tak, i mamy tutaj żel pod prysznic o zapachu mango. I ostatnie okienko, numer 24, dosyć ciężkie. I mamy tutaj masło do ciała Shea wegańskie, 50 ml. Myślę, że to jest z tej samej serii co mango, więc spoko. Już Wam zaraz pokazuję, co my tutaj mamy. I tak prezentuje się cała nasza zawartość kalendarza. Mamy tutaj 4 żele pod prysznic o różnych zapachach, 2 żele kremowe pod prysznic, oczywiście o różnych zapachach, szampon, odżywkę i żel do mycia twarzy, z tego co ja rozumiem, myjkę, 2 maseczki, jedna z witaminą EC, 3 kule do kąpieli, 3 kremy do rąk, 2 masła do smarowania, jedną tutaj pomadkę, balsam do ust i jeden skrab i jedno mydełko, no i te nieszczęsne wsówki. Więc myślę, że jest całkiem sporo, jeśli chodzi o cenę. Te kosmetyki z The Body Shop też nie są wcale tanie, więc myślę, że dużo nie straciłam na tym kalendarzu. Jak w
wcale nie straciłam. Jest dużo kosmetyków, fajnych kosmetyków. Nie wiem, zostawcie komentarz, co myślicie o tym kalendarzu. Mi osobiście się bardzo podoba. Ja lubię takie owockowe i nieowockowe rzeczy, herbaciane i tak dalej, więc mi jak najbardziej to odpowiada. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!